Obserwuję wielu rodziców w internecie, obserwuję wiele wystąpień terapeutów i psychologów na sympozjach i mam duży niepokój związany z tym, co robią w internecie rodzice i w jak drastyczny sposób mogą zniszczyć życia swoich dzieci. Postaram się przekazać to w taki sposób, żeby nawet ty, rodzicu, który obejrzysz to i poczujesz, że jest to do ciebie, żebyś wziął pod uwagę, że nie atakuję cię personalnie. Staram się zwrócić tu uwagę na pewne zjawisko, na pewien problem, który będzie miał swoje konsekwencje dosłownie za rok, dwa, trzy, może za pięć. Ale te konsekwencje wystąpią. Oczywistym problemem internetu jest nadmierna ekspozycja. Pokazujemy całe swoje życie. Pokazujemy to, gdzie jedziemy na wakacje, jak wyglądają święta w naszym domu, jak bawimy się na imprezach i oczywiście, jak wyglądają nasze dzieci. Ja rozumiem całkowicie to, że chcesz pochwalić się swoim dzieckiem, że chcesz pokazać swoje dziecko w internecie, pokazać swoje dziecko swoim bliskim, swoim znajomym. Całkowicie to rozumiem. Też możesz nie być pewnym, czy warto wysłać zdjęcie swojego dziecka w prywatnej wiadomości do wszystkich dookoła. To znaczy, chcielibyśmy pochwalić się, prawda, że mamy tu zdjęcie z pierwszych urodzin naszego dziecka, z trzecich urodzin naszego dziecka. Nasze dziecko uczy się pływać, jeździ na rowerze i to są piękne wydarzenia, i chcielibyśmy się podzielić. Zaczynamy zastanawiać się, komu powinniśmy wysłać to zdjęcie, nie? Czy na przykład wyślemy je tylko swojej mamie, babci, cioci, ale czy na przykład naszemu kuzynowi mogę wysłać? Czy mogę przyjacielowi wysłać to zdjęcie? Czy mogę kumplowi wysłać to zdjęcie, pokazać? Nie wiemy, czy każdy życzy sobie zobaczenia tego zdjęcia, więc wrzucamy to zdjęcie na wallu, na Facebooku, na Instagramie z takim zamiarem, że okej, jeżeli podoba ci się, to fajnie, jak ci się nie podoba, to po prostu idź dalej, prawda? No właśnie to jest troszeczkę problem, dlatego że nasze dziecko nie jest w stanie wyrazić tego, czy chce, żeby było publikowane wśród znajomych, czy nie chce. Możemy mieć bardzo różnych znajomych na Facebooku, na Instagramie. Nie chodzi mi tu teraz o jakieś napaści seksualne, ale chodzi mi tu o to, że mamy bardzo bliskich, bardzo dalekich znajomych. Możemy mieć 300, 400, 500 obserwujących na Instagramie. I moje pytanie brzmi po pierwsze, czy znasz wszystkie te osoby, a po drugie, czy dopuściłbyś każdą z tych osób, nawet jeżeli je znasz, to czy dopuściłabyś te osoby do bardzo intymnych, prywatnych informacji dotyczących twojego życia? Warto to wziąć teraz pod uwagę. To jest pierwszy w ogóle aspekt zagrożenia, które tworzą rodzice swoim dzieciom w internecie. I na to uczulam, zwracajmy uwagę, kto jest naszym znajomym, jeżeli publikujemy wizerunek naszego dziecka w internecie. A ja publikuję, przecież to nie jest nic złego, każdy ma zdjęcia z dzieciństwa, każdy kiedyś był z dzieckiem. Ja tylko pragnę zauważyć, że w wieku nastoletnim nie ma większej beki z człowieka niż jego zdjęcie z lat przedszkolnych. To jest beka ostateczna, absolutna. I zdjęcie, jak koleżanka miała jakąś śmieszną fryzurę, zaplecione dwa warkocze i sukienkę Pippi Langstrom, kolega w stroju triceratopsa, muszkietera czy jakiegokolwiek innego Batmana, to nic nie jest tak śmieszne na etapie wieku 13-14 lat niż właśnie to, że mieliśmy jakąś głupią fryzurę, aparat na zęby, jakieś śmieszny kadr, jakieś głupie zdjęcie. Podejrzewam, że każdy z was ma w domu album z kompromitującymi zdjęciami z dzieciństwa, prawda? Ja też mam takie zdjęcia kompromitujące z dzieciństwa i różnica polega na tym, że te kompromitujące zdjęcia z dzieciństwa są wyłącznie w albumie w moim domu, w szafie i mam dostęp do nich. Ja oczywiście te zdjęcia też potrafią być dystrybuowane w jakiś zbyt szeroki sposób. Nagle przychodzi ciocia. Patrz, ciocia, to zdjęcie Krzysia, jak miał 2 latka, nie? Ja dzisiaj mogę sobie tego nie życzyć, ale nadal to jest tylko ciocia. To jest jedna osoba. Nawet jeżeli ciocia, jeżeli to będzie jakiś damage, to nadal mamy damage control. I gdzie jest ta ciocia?
a gdzie jest 150 obserwujących na Facebooku i osoby, które również mogą dodatkowo wejść na tego Facebooka, nie? Drugim problemem internetu i rodziców w internecie jest to, że rodzice nie zdają sobie sprawy z tego. Jest taki troszeczkę dysonans. Dzieciaki przyjmują, że rodzic nie jest w stanie wejść do nich na Instagrama, na Facebooka i to jest coś, co usłyszałem w ogóle na spotkaniach autorskich, co przyznaję, naprawdę wysadziło mi styki, bo 12, 13, 14-latkowie potrafią przychodzić z pełną taką pewnością, że nauczyciel nie jest w stanie zobaczyć ich na Instagramie. Rodzic nie może wejść do nich na Instagrama, pisać nick i zobaczyć zdjęcia, nie? Albo dodać się do obserwujących. Rodzic niejednokrotnie wychodzi z tego samego założenia, że dziecko nie będzie w stanie mnie zobaczyć, albo osoby z otoczenia mojego dziecka nie będą w stanie mnie zobaczyć, jeśli chodzi o powiązać tych treści, prawda? Są na TikToku, na Instagramie, na Facebooku rodzice, którzy regularnie informują na grupach parentingowych, w swoich Facebookach, że żałują tego, że mają dzieci, że są wykończeni, że są zniszczeni, że nie radzą sobie z dzieckiem, że to był błąd. Masz 14 lat, nie? I trafiasz na archiwalne zapisy swojego rodzica sprzed 14 lat, który mówi: Boże, co ja zrobiłem, że ja urodziłem to dziecko? To potrafi być cios. To naprawdę potrafi być cios. Ja nie mówię, nie miej takich myśli, bo możesz mieć takie myśli, możesz mieć wątpliwości, możesz mieć depresję poporodową, możesz mieć tysiące problemów związanych z rodzicielstwem. Każdy rodzic gdzieś tam zaczyna myśleć o tym, że idzie mu naprawdę ciężko. Tylko nie musisz, a wręcz nie powinieneś dzielić się tym z całym światem, z obcymi ludźmi. Rzeczami wrażliwymi dzielimy się ze swoimi bliskimi, z osobami, wśród których czujemy się pewnie, a nie, że na grupie 12 tysięcy osób na grupie parentingowej znajduje 7 osób, które mnie wspierają, a pozostałe osoby to nie wiem. Ale tu jest też temat, który naprawdę trzeba poruszyć i który będzie miał niestety konsekwencje w przyszłości. To są treści seksualizowane i treści okołoerotyczne na profilach rodziców. Moi drodzy, to, że dzisiaj nie ma na twoim koncie twojego dziecka i kolegów twojego dziecka, to nie znaczy, że nie będzie kolegów twojego dziecka na tym koncie jutro. Widzę bardzo dużo fotek rodziców, którzy wrzucają wydekoltowane zdjęcia, zdjęcia z imprez, alkoholowych imprez. Nie chodzi o to, że nie możesz, że rodzic jest wyjęty spod prawa, żebyście mnie teraz źle nie zrozumieli. Tylko twoje dziecko pójdzie do szkoły, a dzieci mają tablety, dzieci mają telefony w wieku 7-8 lat i teraz powiedzą, a twój stary był na imprezie, nachlany. A twoja matka wrzucała w internet komentarze hashtag najebana, ale dama. I cała klasa śmieje się następnego dnia z najebana, ale dama, bo twoja matka wrzuciła do internetu swoje zdjęcie z imprezy właśnie z takim komentarzem. Bardzo dużym problemem jest publikowanie w internecie pole dance'u, twerku, zdjęć erotyzowanych, wypięte pośladki gdzieś tam nad jeziorem. Wiemy, kiedy strój kąpielowy jest strojem kąpielowym, a kiedy ma mieć charakter erotyczny, prawda? Seksualizacja siebie nie jest do końca, mam wrażenie, czymś, z czym powinno się ścierać później w szkole 7-8-9-letnie dziecko. Bo teraz to pragnę zauważyć. To będzie bardzo, bardzo ważne. To, że ty masz prawo tańczyć pole dance, to jest twoje prawo. To, że ty masz prawo tańczyć twerk, to jest twoje prawo. Jesteś dorosłym człowiekiem, możesz to robić. Możemy używać wszelkich argumentów, że to było erotyzowane kiedyś, że pole dance to jest dzisiaj sport, że trzeba bardzo dużych umiejętności, żeby wspiąć się na pole dance'ie. Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo ja sam próbowałem pole dance'u i wow, trzeba naprawdę tytanicznej łapy, żeby się utrzymać na pole dance'ie. Tylko wiesz co? 8, 9, 10-latka w ogóle to nie obchodzi. 10-latek ma gdzieś to, że ty się realizujesz w ten sposób. 7-latek, 8-latek i 9-latek powie do twojego dziecka: hej, twoja stara tańczy na róże, ale z niej niezła dupa. Cyk, zdjęcie do fab folderu. 9-latek będzie mówił o fab folderze, nawet jeżeli nie będzie rozumiał, co to znaczy. Ja sam się teraz nad tym zastanawiam, jak ma sobie poradzić psychicznie 9-latek, którego matka stała się obiektem seksualnym jego kolegów z klasy. Jak on ma sobie z tym poradzić? Jak ma sobie poradzić dziecko, którego matka wrzuca na Instagrama erotyczne fotki? Na zajęciach profilaktycznych ja mam bardzo często zajęcia z młodzieżą. I okazuje się, że największym zagrożeniem młodzieży nie jest sama młodzież, tylko to są dorośli. Dorośli
nieświadomi tego, że ich dzieci również mają Instagrama i prędzej czy później ich dzieci zderzą się z ich Instagramem w przestrzeni szkolnej. Nie chodzi o to, żeby rodzic zamknął się teraz w klasztorze, ale jeżeli masz dziecko i jesteś odpowiedzialny za to dziecko, to myśl o tym, że na tym Instagramie, na tym Facebooku, na tym TikToku, na OnlyFans, na każdym jednym portalu internetowym może się znaleźć każdy i może się tam znaleźć również twoje dziecko obserwujące twoje występy i mogą się tam znaleźć przyjaciele twojego dziecka, koledzy twojego dziecka, hejterzy twojego dziecka i argument nie przejmuj się, argument przecież mogę, przecież wolny kraj, przecież to moja sprawa, ten argument nie będzie działał. Ośmiolatka nie obchodzi, że to jest twoja sprawa. Ośmiolatka nie obchodzi, że ty masz prawo założyć wydekoltowaną bluzkę. Ośmiolatka nie obchodzi, że postrzeganie pole dance'u, twerkingu zmienia się na przestrzeni lat. Ośmiolatka to nie obchodzi. Ośmiolatek powie, twoja stara tańczy na róże. Twoja stara kręci dupą w internecie.